Zadanie publiczne województwa małopolskiego pod nazwą Z radością odkrywamy świat na nowo z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych realizowane jest na bieżąco. Projekt stworzył warunki do pogłębienia wiedzy oraz aktywności umysłowej słuchaczy poprzez wykłady i zajęcia seminaryjne. Zakres tych wykładów i zajęć to historia Tarnowa, historia Polski, historia religii, literatura oraz profilaktyka i ochrona zdrowia. Nasza katedra wcześniej posiadała nawę główną, czyli numer jedynka, natomiast do jedynki były dobudowane boczne kaplice wotynne, które fundowali mieszczanie, cechy i w zależności od wezwania i od epoki te kaplice boczne posiadały właściwe sklepienia. I tu obraz, ten slajd pokazuje nam, Szanowni Państwo, właśnie rozwój, zmianę formy architektoniczną właśnie naszej katedry. To, że Państwo tu jesteście, to jest też dla mnie świetna rzecz, dlatego że doszliście Państwo do dojrzałego etapu życia. Wiele przeszliście, nadal wiele rzeczy możecie zrobić. I jakby nie chcę tutaj, żebyście Państwo mnie źle zrozumieli, ale uważam, że jedną z Waszych misji powinno być to, abyście dbały o córki, wnuczki i prawnuczki. Wyzwolenie kreatywności, rozwój talentów i pasji twórczych, inspiracja do działalności wokalnej, teatralnej i malarskiej daje słuchaczom możliwość poprzez uczestnictwo w warsztatach zespołów twórczych. Zespołu wokalnego Fermata, kabaretu PIN oraz zespołu malarskiego Vena. Efektem pracy twórczej tych grup będzie koncert muzyczny, spektakl teatralny oraz wystawa prac malarskich w przestrzeni naszego miasta. Dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszą się warsztaty psychologiczne i trening pamięci, które pomagają pracować nad sprawnością umysłową i rozwiązywaniem trudnych życiowych problemów. W nowym roku akademickim pozostało do realizacji jeszcze kilka zadań, m.in. Biesiada w barwach jesieni, Tarnowski Marsz po zdrowie oraz dwie wycieczki turystyczne. Działania projektowe przyczyniły się do przeciwdziałania marginalizacji seniorów w sferze społecznej oraz wpłynęły na kreowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej. Trwałą jego wartością była dostrzegalna w przestrzeni publicznej aktywizacja społeczna i kulturalna pokolenia 60+.